Jeszcze raz proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie. Końcówka kwartału, końcówka miesiąca, końcówka dość istotnego okresu z perspektywy rynków finansowych. Nawet niestety bardzo mocno odczułem to ja w czwartek i w piątek z perspektywy mojego podejścia pod funta, bo i zarówno z perspektywy intraday, jak i z perspektywy średniego terminu wszystko mi się posypało w jednym momencie. Także ja jak bokser taki po leżeniu na deskach, po wyliczeniu dwukrotnym, jeszcze gdzieś tam lekko się słaniam, dochodzę na tym, po tym funcie dochodzę do siebie. Nawet dobre podejście pod funta z jenem też mi tutaj niewiele jeszcze na razie pomogło. Nie zmienia to faktu, że moje nastawienie do dolara na ten moment jeszcze się nie zmieniło. I o tym będziemy sobie rozmawiali. A Piotrze, jeśli chodzi o ropę, będziemy na pewno mówili o ropie. Natomiast jakby nie ma zmian do tego, o czym było w ostatnim fleszu dostępnym na YouTubie bodajże, gdzie ja wspominałem, że propozycja na longa uległa zmianie z perspektywy shorta. Ja niestety nie załapałem się na tego shorta ani w czwartek, ani w piątek. Pouciekało mi to, bo tam moje walki na froncie związane z funtem znacznie jakby absorbowały mój czas, więc pewne rzeczy mi pouciekały. Jeszcze Australijczyka mam, także ten funt trochę mnie kosztował zdrowia i ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą, że skoro o tym mówię, znaczy, że powyżej moich generalnie rzecz biorąc standardowego podejścia pod ryzyko, tak to wyglądało. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc kolejny raz jakąś to lekcję trzeba było odrobić. Generalnie rzecz biorąc, nie wiem, Piotrze, ja nie mogę ruszyć rynkiem, więc nie wiem, czy domkniemy, czy nie domkniemy. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Teoretycznie powinniśmy spróbować przynajmniej. Natomiast próba tutaj handlowania, zwłaszcza, że jeśli zejdziemy dobrze poniżej 20, to tak jak ja wspomniałem w tym nagraniu ostatnim, jeśli chodzi o flesza. Ciężko mi tutaj powiedzieć, bo być może, że dzisiaj będą jeszcze próbowali czegoś bronić z perspektywy końcówki kwartału, chociaż myślę, że większość z akcji miała miejsce w piątek i tak przynajmniej sądzę, jeśli chodzi o FX, bo generalnie T plus 2, jeśli ktoś potrzebował domknąć jakieś biznesy, to one zostały domknięte w piątek, a teraz będziemy rysowali świeczki miesięczne i kwartalne przez dzisiaj i jutro, przez dwa dni. Tak to będzie wyglądało i stąd jakby jeszcze w dalszym ciągu w miarę pozytywne nastawienie do dolara z mojej strony, ale to nam wszystko tutaj się za chwilę urodzi. Co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, to z tych istotnych, bo dobrze wiemy, że tutaj emocje, sentyment związany z koronawirusem, jak to będzie wyglądało, tu będzie jakby skupienie. Natomiast warto pamiętać, że podczas następnej sesji azjatyckiej w Tokio PMI z Chin, oczywiście można mówić, czy istotny, czy nieistotny, oni tak sobie tam drukną, co im będzie potrzeba. W środę PMI w Europie, w środę przygrywka do piątkowych payrollsów w postaci ADP, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w środę również ISM ze Stanów Zjednoczonych, w czwartek cotygodniowe wnioski o zasiłek i w piątek non-farm payrolls. I oczywiście te kwestie tutaj, wszystkie oczy zwrócone na Stany Zjednoczone, wszystkie oczy zwrócone na rynek pracy, no bo
bo generalnie rzecz biorąc, prawda jest taka, że próbując walczyć o ten pakiet stymulacyjny, jeśli chodzi o polityków, zarówno republikanów, jak i demokratów, no to sekretarz skarbu straszył drugą stronę, że brak konsensusu, brak tych grubych miliardów, czy właściwie to trylionów dolarów, może spowodować 20-procentowy wzrost bezrobocia, znaczy 20% stopę bezrobocia. Prawda? Prawda jest taka, że oczywiście ta kasa poszła, większość, bo mówimy o tym przegłosowanych 2 trylionach w rządzie, ale mówimy też o kwestii Fedu i 4 trylionach, tak? Ja miałem okazję w weekend oglądać kilka takich nagrań, gdzie autorzy tych nagrań próbowali rozbić, gdzie trafi ta kasa. To oczywiście ci, którzy potrzebują tej kasy najbardziej, w całym tym łańcuszku są najniżej, ale to żadne zdziwienie, bo ja o tym wspominałem, zanim oglądałem te wideo, że koronawirus w tej chwili będzie otwierał wszystkie drzwi i generalnie z perspektywy polityków, ci, którzy są przy korycie, to jest ostatni moment, żeby, albo najlepszy moment w całej ich karierze, żeby tam gdzieś generalnie, ile się da po kieszeniach, ile te kieszenie zmieszczą, tyle napakować, bo zarówno zwykły szary John, jak i ci, którzy są na pierwszej linii frontu w tej walce z koronawirusem, czyli szpitale i tak dalej, to oni są na samym końcu w tym łańcuszku pokarmowym, gdzie te środki w Stanach Zjednoczonych, jak są rozdawane, bo głównie są to instytucje, które najpierw przez rynek obligacji były ratowane i rynek repo, teraz jeszcze przez rząd, więc oni są największymi beneficjentami. Oczywiście pewnie jak kurz opadnie, to wielu się zastanowi, po co było ratować i tak już niektórych bankrutów, no ale to zapewne inna niższość. W ogóle wystąpienia, pomimo tego, że jest gdzieś tam jakaś iskierka, bo drugi raz, pierwszy raz jak we Włoszech przez 2 dni mieliśmy spadki nowych case'ów, to później, no tak jakby to na wykresie, tak mocno wybity ten poprzedni szczyt został, ale znowu przybywanie tych nowych case'ów powoli nam spada, podobnie w Hiszpanii. Oczywiście w centrum uwagi są w tej chwili Stany Zjednoczone, no bo Amerykanie już wyszli na prowadzenie, ale ostatnie zachowania polityków pokazują, w jakiej są wielkiej panice, gdzie ta panika jakby powoduje no, te nieracjonalne zachowania. Chociażby ostatni przykład, gdzie przed weekendem, jak zwykle posługując się Twitterem, Trump napisał, że zastanawia się nad lockdownem, jeśli chodzi o 3 hotspoty, między innymi Nowy Jork momentalnie. To samo, co mieliśmy we Włoszech, jakby z tego powodu, to jest, nie po to się mówi, że mamy siedzieć w domu na razie, tak? Bo to pokazuje na przykład ostatnie spadki we Włoszech, gdzie ludzie wreszcie zrozumieli, że posadzić 4 litery na miesiąc w domu warto. Natomiast w momencie, kiedy tylko Trump ogłosił tą informację, zaraz zaczęły napływać kolejne informacje o tym, że masowo ludzie próbują się wydostać z Nowego Jorku, żeby ewentualnie uniknąć lockdownu. To, co było swojego czasu z Włochami. Tego typu zachowanie oczywiście powoduje przyspieszenie jakby roznoszenia się tego wirusa, ale według Trumpa tyle tylko, że tutaj z przymrużeniem oka trzeba to wziąć, bo już wiemy jak ostatnie wystąpienia Trumpa wyglądały. Według Trumpa za 2 tygodnie będzie szczyt u nich, wydłużony ten social distancing do 30 kwietnia, gdzie w ogóle ostatnio powiedział, że wszyscy powinni iść do pracy, że można robić też social distancing będąc w pracy i tak dalej. To już ktoś mu podpowiedział, żeby poszedł po rozum do głowy. Jeszcze ciekawostka, bo to już przechodzimy do wykresu, ale jeszcze jedna ciekawostka, bo to już gra wyborcza właściwie. Ten lekarz amerykański, Jezus, nie pamiętam teraz dokładnie jego nazwiska, Fauci. W każdym razie on wspomniał o tym, że należy się nastawić na 200 tysięcy
na 200 tysięcy ofiar śmiertelnych, po czym Trump bardzo szybko się do tego odniósł. No, jeśli będzie to 200 tysięcy, znacznie lepiej niż 2 miliony przewidywane wcześniej, to pokaże, jak mocno my działamy jako Biały Dom i tak dalej, czyli oczywiście już gra wyborcza. No, ale tak to wygląda na ten moment. Epidemiolodzy w Wielkiej Brytanii, jeden z nich Ferguson, mówi o tym, że widzi pierwsze oznaki spowolnienia w Wielkiej Brytanii, plus że kwestia testów, do 25 tysięcy osób mają badać w przeciągu tygodnia, gdzie przedstawiciele sektora zdrowotnego Wielkiej Brytanii jakby temu wszystkiemu anonimowi zaprzeczają tym informacjom. To jakby no, mieszanka takich informacji. Jedni mówią jedno, drudzy zaprzeczają, brak jakiejś takiej skoordynowanych informacji. I na koniec kwestie związane z twardymi danymi, kwestia inflacji w strefie euro znacznie poniżej oczekiwań. W Hiszpanii to 0,1 wobec 0,4 oczekiwań, poprzedni 0,7. Powoli napływają czy spływają dane z poszczególnych landów w Niemczech. A na przykład Saksonia 0,1, poprzedni 0,5, w skali miesiąc do miesiąca 1,6, poprzednio 2 w skali rok do roku. Pełny raport w okolicach otwarcia sesji w Nowym Jorku. Okej, okay, to jedziemy po wykresach i tutaj z perspektywy, w związku z tym, że jesteśmy na końcu kwartału, jesteśmy na końcu miesiąca, to z perspektywy wyższych horyzontów czasowych na te wykresy sobie popatrzymy. Zacznijmy od tej ropy w takim razie. Jakby dosłownie w dwóch zdaniach, a mianowicie kwestia tego, że ten scenariusz, o którym wspominałem w ostatnim flashu, no jest rysowany, tak, zgodnie z tym, co tu jest wyrysowane, spadek pod własnym ciężarem wygląda na to, że będzie tutaj realizowany, czy ma szansę być realizowany podczas sesji w Stanach. I powiem tak, to, że teraz trzymamy się w tym miejscu, gdzie się trzymamy, teoretycznie z perspektywy sprzedających może być dobrą oznaką, oczywiście o ile Nowy Jork przyciśnie, bo wtedy to, o czym ja wielokrotnie mówiłem, że z perspektywy ropy, to zawsze warto poczekać i zobaczyć, co chce tak naprawdę Nowy Jork zrobić. Z drugiej strony, jeśli pamiętacie, mieliśmy taki scenariusz, który nie był realizowany, bo cena się tak nie zachowała. Ja wspominałem w zeszły poniedziałek o możliwym kupnie, ewentualnie gdybyśmy na szybko zeszli, wybili 20 z bardzo szybkim powrotem, tak? No tutaj możemy mówić, że taki powrót teoretycznie miał miejsce zaraz po otwarciu w dniu dzisiejszym, natomiast zobaczcie, że my nawet tego otwarcia nie nadbiliśmy. To o czym Piotr wspominał, pytając o tą ropę 21,35, pewnie 21, kwestie związane z domknięciem. Natomiast jeśli był moment, że indeksy w pewnym momencie całkiem nieźle sobie radziły, a ropa nic, to pokazuje, jak słaby jest ten kot po spadku z dachu, tak? I tutaj jakby bez zmian, natomiast no, i o tych shortach ja wspominałem w okolicach powyżej 23. Także gratulacje, jeśli ktoś po oglądnięciu tego materiału gdzieś tam i zrobieniu własnego researchu na te krótkie się załapał. No ja niestety się akurat na te krótkie, na ropie nie załapałem. Tak jak wspominałem, ciężka walka, kilka knockdownów w związku z funtem. Anyway, skoro zaczęliśmy od ropy, ja myślę, że tutaj dość ciekawie będzie w kwestii sytuacji, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o rynek złota i tutaj zachowanie się cen złota w dniu dzisiejszym i jutro, tak, z perspektywy tych wyższych horyzontów czasowych, według mnie będzie miało spore znaczenie. I teraz, jeśli ktoś miał okazję już oglądnąć edukacyjny flash weekendowy, to tutaj akurat z perspektywy złota spojrzenie na jedną konkretną świecę tutaj akurat będzie miało z perspektywy złota znaczenie, jeśli chodzi o wykres
miesięczny. To, na co musimy sobie zwrócić, uwagę, oczywiście tutaj ten spike, to był spike niehandlowy według mnie, w sumie nie potwierdziłem. W każdym bądź razie, to jest kwestia związana z otwarciem roku i to jest oczywiście 15-16, bardzo istotny poziom z perspektywy rynku złota. Ok, ale jeśli sobie spróbujemy oczami wyobraźni wyrysować kwartał, ok, ja zaraz to będę tłumaczył wszystko. Jeśli sobie oczami wyobraźni spróbujemy wyrysować kwartał, tak, czyli to jest według mnie ten spike w dół jest niehandlowy, według mnie cały czas jesteśmy powyżej otwarcia z perspektywy roku, to my mamy wygląd obecnej świecy kwartalnej. Mniej więcej wygląda w ten sposób, tak? No to potrafimy sobie zwizualizować. Teraz jak wrócimy do kilku naszych wcześniejszych spotkań w ramach tego, że jeśli tego typu górny cień przy wzrostowej świecy, to może czasami oznaczać, że jakby duży przymierza się do czego innego, zwłaszcza jeśli to jest w logicznym miejscu. Oczywiście biorąc pod uwagę, że tutaj pewne ruchy związane były z, w cudzysłowie, z panicznymi zakupami, część spadków też z paniczną próbą wyprzedaży, szukania kasy, żeby pokryć margin call, ja się z tym zgadzam, a w związku z tym trochę nie do końca będzie to ten format, który ja bym chciał zobaczyć z tej perspektywy, ale jeśli złoto zamknie się kilka dolarów niżej, pod tą strefą związaną z tą magiczną świeczką, co to był za miesiąc? Sierpień 2012. Okay. Jeśli doszłoby do zamknięcia miesiąca pod czerwoną belką, okay, to prawdopodobnie przetestowanie poziomów związanych z otwarciem roku mogłoby mieć miejsce, to jest raz, a dwa, co można byłoby zrobić, gdybyśmy zaczęli schodzić pod poziomy związane z otwarciem roku. Oczywiście tu mamy całkiem ciekawą bazę na zasadzie wzrost, baza, kontynuacja, okay, to o tym należy pamiętać, ale to jest powiązane z otwarciem roku. To, co można byłoby zrobić w momencie, kiedy ewentualnie rynek schodziłby pod poziomy związane z otwarciem roku na złocie, to odmierzyć dystans, jaki zrobiliśmy w tym roku do góry, odłożyć go do spodu, od razu widać, że pewne rzeczy logicznie się układają, ale to jest same ruchy, no jakby, no wiemy, kto rysuje świeczki, tak, Goldmany rysują świeczki po to, żeby ich algo później, tak są te świeczki rysowane, żeby te ich algo, tak w uproszczeniu, żeby łatwo było ich algo zaprogramować. Widzimy, że zejście ewentualnie wiązałoby się z retestem tej konsolidacji i okolic 50% tej szerokiej konsolidacji, z której rynek próbował wyjść górą, tak? Oczywiście, jeśli rynek złota szedłby jeszcze niżej, jeśli pamiętacie, ja przygotowywałem na naszym profilu na TradingView bodajże 1250, no i z tego wynika te 50% konsolidacji, ale jeśli wzięlibyśmy tą konsolidację, tą próbę wyjścia do góry, ja już wybiegam w przyszłość znacznie, po czym rynek okazałoby się, że nie dał rady pójść tą górą, złamałby konsolidację, to później retest tych 1250 mógłby się wiązać z próbą zejścia w okolice 900, 800 na złocie. Ja wiem, że co niektórzy mogą w tej chwili stukać się po głowie, ale też co niektórzy się stukali po głowie przy ropie na 55, kiedy rozmawialiśmy, że jest szansa na 32,27, tak, a ropa jest na 20. Jeszcze raz, to jest wykres miesięczny i mówimy z perspektywy raczej długiego horyzontu czasowego. No to zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy na tym złocie, zobaczmy, co z tego złota mogłoby się urodzić z perspektywy niższego horyzontu czasowego i zejdźmy sobie, porozmawiajmy sobie o wykresie dziennym, bo tutaj jest bardzo ciekawie i tu widzę dwie możliwości. I jakby przypatruje się, gdyby to nie był 30 i 31 marca, to pewnie już bym w ramach krótkich pozycji siedział znacznie mocniej niż ewentualnie to, co gdzieś tam delikatnie próbuję podchodzić. Natomiast
To, co zwraca moją uwagę, to są dwie rzeczy. To jest ta strefa, potencjalna strefa podażowa, czyli coś, co teoretycznie na początku miało być popytem, a jak zostało wybite, tylko ściągnę tło, żebyśmy wszyscy widzieli, o czym mówimy sobie, tak? Czyli zobaczcie, stąd wychodziliśmy na nowe maksy, tak? Przełamanie, czyli teoretycznie tu, gdzie miał być popyt, po przełamaniu wracamy i mamy problem, czyli ta podaż, którą tu widzieliśmy, była na tyle silna, że dalej tu rezyduje, przynajmniej na ten moment. To jest pierwsza rzecz, tak? Natomiast nie zdziwi mnie, bo jakby sytuacja na rynkach według mnie nie uspokoi się just like that z dnia na dzień. Ewentualnie próba budowy górnego swingu, kwestia over, under, czyli albo obecne poziomy, albo próba budowy górnego swingu w okolicach 1700, jeśli chodzi o kwestie związane z rynkiem złota i z podażą. Natomiast należy również mieć na uwadze kwestię tutaj próby łapania przez byki rynku w okolicach 1580, 1580. Natomiast zawsze no jakby warto mieć scenariusz alternatywny, wiedzieć, gdzie może się czaić niebezpieczeństwo. Natomiast jakby moje nastawienie, już próbując odpowiedzieć Piotrowi, no to moje nastawienie jest mimo wszystko przynajmniej retest poziomu związany z otwarciem roku, czyli przynajmniej 15, albo 1520, 1515, jeśli ktoś woli w ten sposób, z perspektywy rynku złota. Zobaczmy, czy z perspektywy wykresu intraday są jakieś tutaj, dałoby się nam coś dopasować. Niekoniecznie. No niestety trzeba się podpierać dziennym. Niestety dystanse będą znacznie, znacznie większe. Jedyne, co widzę tutaj z perspektywy intraday, to próba ewentualnie reakcji przy powrocie w ramach over-under, to co widzimy tutaj, czyli jeden szczyt, poprawiony, zanegowany retest i ewentualnie niżej. Ale tak jak mówię, spodziewam się jakiegoś popytu czy obrony w okolicach, przepraszam, 15,80, później spodziewam się 15,20, 15,15. Jeśli połamiemy te poziomy i utrzymamy się pod otwarciem roku, no 1250 ma szansę być realizowane na złocie. Ok, to jesteśmy po złocie. Zobaczmy w takim razie rynek walutowy. Co tutaj w trawie piszczy? Z perspektywy wykresu tego najdłuższego, tak? No byliśmy chwilę nad poziomami związanymi z otwarciem roku, czyli próbując sobie pewne rzeczy zwizualizować, to będzie bardzo ciekawie, jak to będzie wyglądało w dniu dzisiejszym i jutro, tak? Z perspektywy tej takiej naprawdę wysokiego horyzontu czasowego, no bo ewentualnie, jeśli to było otwarcie roku, ta czerwona przerywana, no to chcąc, żeby ta świeczka wyglądała nie najgorzej, byki powinny doprowadzić do zamknięcia właśnie w okolicach tych poziomów, bo mielibyśmy wtedy na kwartalnym taką świeczkę doji i w tym wypadku mówimy o poziomach związanych z tym otwarciem roku i to są okolice 12,08. Tak? Natomiast wydaje mi się, co jest lepiej widoczne na odrobinę niższym horyzoncie czasowym, że tak jak mówię, no, jeśli ktoś miał załatwić ostatnie wydarzenia, zwłaszcza w zeszłym tygodniu, zwłaszcza w piątek, jeśli ktoś miał coś załatwić, rozliczyć, domknąć kwartał, to zrobił. W piątek musiał to zrobić na spocie. Natomiast teraz już będziemy rysowali świeczki kwartalne i świeczki miesięczne. W związku z tym, spoglądając z perspektywy, to co wspominałem, odrobinę niżej ja zszedłem, bo ja już sobie tego etka obserwowałem, to z tej perspektywy odrobinę niższej, to ewentualnie kupno może siedzieć
w okolicach 1,10, a później 1,9. Natomiast do czego zmierzam? Generalnie rzecz biorąc, jak zejdziemy jeszcze niżej, jak zejdziemy na dzienny, to siedzimy w potencjalnej strefie podażowej, siedzimy, przetestowaliśmy 50%, mamy kwestie związane z odrzuceniem, ale teraz bardzo mi się podoba piątkowe zachowanie, tylko tak jak mówię, biorę poprawkę na to, że to był dzień, w którym nie rysowaliśmy w cudzysłowie, jeśli mogę tak powiedzieć, świeczek, tylko inne ważniejsze sprawy miały miejsce na rynku. Tak mnie się wydaje. A zatrzymanie nastąpiło po pierwsze w okolicach ostatniego popytu, plus jak popatrzymy na tą świecę, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy na przykład z perspektywy złota i z perspektywy świeczki kwartalnej, tak jak popatrzymy na tą wzrostową świeczkę, okay? I 50% rozpiętość plus spadek, i to spadek, który wybił ostatni popyt, baza tutaj zrobiona i spadek, czyli jeden z układów związanych z potencjalnymi strefami popytu i podaży, to kwestie odrzucenia na ten moment jakby no, teoretycznie nie dziwią. Natomiast z perspektywy intraday, jakby to spojrzenie właśnie, o którym sobie teraz mówimy, jakby w dalszym ciągu gdzieś tam z tyłu głowy mi chodzi, że ten dolar się jeszcze nie poddał. Jedyna rzecz, którą ja bym chciał zobaczyć z perspektywy intraday, bo z perspektywy średniego terminu to pewnie za chwilę po zamknięciu pod 10,60 z perspektywy średniego terminu gdzieś tam będzie można pod te etki podchodzić. Dalej mi się wydaje, że 1,05, o ile nie parytet. Natomiast z perspektywy intraday, piątek, końcówka, Azja, tu jest płynność według mnie. Fajnie byłoby zobaczyć jakiś spike, który zostałby odrzucony, czyli próba poszukania tych poziomów, no i wyrysowania świeczki z jakimś górnym cieniem, tak? Czy to będzie miało miejsce? No tutaj z perspektywy intraday, również to, o czym była mowa w dniu wczorajszym, jeśli chodzi o tą taką pojedynczą świeczkę, no, tego typu podejście tutaj, ta obrona, ona miała do czynienia z tą świecą, którą widzieliśmy, plus oczywiście to cofnięcie ostatnie miejsce słabości. Kilka rzeczy tu się plata tą próbę podbicia, natomiast tak jak mówię, no jak zejdziemy poniżej 10,60 i w średnim i intradayowo też to będzie wyglądało pod retest piątkowych minimów, a nawet czwartkowej bazy, z której wychodziliśmy do góry, tak? Tak bym to widział na ten moment. W związku z tym ja generalnie osobiście pomimo tego, że dolar dał mi popalić z funtem w czwartek i w piątek, dalej jestem do dolara pozytywnie na ten moment pozytywnie nastawiony, chociaż jest zamknięcie powyżej 10,20 z perspektywy, o czym rozmawialiśmy, z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kupujący, gdzie są kupujący według mnie na etku? Właśnie wybite 10,20, 1,10,00. Bo to jest ten dolny cień z piątku, ok? I otwarcie w piątek z obroną wynikało z tego ostatniego miejsca słabości, które było testowane zarówno ...18 marca, jak i w czwartek, tak? Także retest tego poziomu jakby nie będzie niczym nadzwyczajnym, bo to jest psychologiczny poziom. No i tu ewentualnie, jeśli ktoś jest dalej byczo nastawiony, jeśli chodzi o etka, no to tutaj teoretycznie jest pierwsze miejsce, gdzie ten rynek powinien się bronić. Drugim miejscem, gdzie rynek powinien się bronić, i według mnie prędzej tutaj będzie zmasowana obrona, to są okolice 1,08 i ewentualnie budowa over-under, tak? Czyli shorty szukają swoich pozycji w okolicach obecnych poziomów, longi albo psychologiczny 1,10 albo over-under w okolicach 1,08.
no to muszę się zmierzyć. Muszę się z nim zmierzyć tutaj razem z wami i porozmawiać na jego temat. Oczywiście kwestia funta. Niesamowicie mocny zwrot na funcie. Piątek to już w ogóle wynikał z tych samych przesłanek, o których przed chwilą powiedziałem, z perspektywy eurodolara, czyli kwestia domykania biznesu. No niemiłosiernie mocny zwrot na funcie. Natomiast jeśli zachowanie w piątek było niczym innym, jak domykaniem pewnych rzeczy, domykaniem biznesów, tak? No bo z perspektywy kwartału, no to było co realizować, żeby pokazać klientom, tak? No bo z perspektywy wykresu kwartalnego, no to otwarcie roku mieliśmy na 32,40 w tych okolicach, tak? Tutaj ta czerwona przerwana, 32,38. No to jak na 1,15 zaczęła się realizacja zysków, okej? Okay? No to realizowaliśmy kupę zysku, tak? To jest numer jeden. Numer dwa w takim razie, jeśli mój tok rozumowania o tym, że dzisiaj, jutro będziemy rysowali tak naprawdę zamknięcia na świeczkach miesięcznych i kwartalnych, no to jeśli ten spadek ma być kontynuowany, to teoretycznie powinniśmy zejść w okolice psychologicznego poziomu 1,20, czy nawet próbować domknąć poniżej 1,20, tak żeby ten dolny cień nie wyglądał zbyt byczo. Okay? Z perspektywy wykresu tygodniowego, ja tu widzę szansę na odrobinę podbicia i teraz ściągnę tło z tej niebieskiej belki, żebyście wiedzieli, dlaczego ona tam jest i z czego wynika, na bazie właśnie wczorajszego wideo. Widzę możliwość próby nadbicia, bo gdybyśmy mieli robić tutaj górny swing, to teoretycznie nie powinniśmy byli być tak wysoko, w związku z czym widzę raz, dwa, trzy, z perspektywy tygodniowego, okay. Widzę tu możliwość nadbicia tych maksów z zeszłego tygodnia tylko po to, żeby przetestować tą podaż w ramach tego tygodnia, okay. Ale to teoretycznie powinno nastąpić, nie wiem, dzisiaj, tak żebyśmy do jutra zeszli na koniec miesiąca, no niestety dlatego mówiłem, że to musi być pod 20, bo 20-50 to jest szansa na over-under na funcie i kontynuację, czyli z perspektywy sprzedających obserwacja obserwacja, już powiem dokładnie poziomami, 25-15, 26-20, czyli minimum i otwarcie, i to jest podaż. My testujemy w tej chwili jeszcze jedną podaż, tak? Bo my testujemy w tej chwili to wyjście do góry, tak? Czyli całą tą czarną świecę. W związku z tym tej podaży tutaj należy się spodziewać, natomiast z perspektywy kupujących, no over-under, czyli okolice 1,20, 50, 1,20 plus samo to, że 1,20 jest psychologicznym poziomem w ramach obrony. Pewnie te poziomy za chwilę ulegną nam zmianie i będzie trzeba je zaktualizować, ale to będzie okolica środy, czwartku, kiedy ruszymy już z nowym miesiącem, nowym kwartałem, a przypominam, że w czwartek o 9 spotykamy się ponownie, także idealnie wtapiamy się w tą całą sytuację z nowym rozdaniem a propos rozpoczęcia nowego miesiąca, kwartału plus piątkowych payrollsów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli tutaj byki się uporają z tymi poziomami, no to kolejne zakresy są w okolicach 27, 80, 28, 20. Jeśli niedźwiedzie uporają się z 1,20, no to retest tego tweezer bottom 1,15, a później to już biorąc pod uwagę
cały ten spadek. Zresztą obecne poziomy to też, jak ktoś spojrzy sobie z perspektywy FIBO, też pewnie jesteśmy w okolicach 62. Także kilka rzeczy się tutaj składa na to, że sytuacja na funcie na obecnych poziomach ma szansę być ciekawa. Tak jak wspomniałem, ja pamiętam o tych wzrostach w kwietniu. One chyba, jeśli dobrze pamiętam, jak to wyglądało w zeszłym roku w kwietniu? Bo to nie zadziałało chyba w zeszłym, już nie pamiętam w tej chwili. Bo mówimy o sezonowości w tej chwili, to o tych wzrostach kwietniowych. Z perspektywy wykresu dziennego zamknięcie bardzo mocne, biorąc pod uwagę z dziennego spadek, baza, kontynuacja. Tu zrzucam na garb właśnie tego T+2, że udało im się domknąć powyżej. Natomiast samo otwarcie tego tygodnia, zobaczcie, że z dziennym wiąże się właśnie z tym maksem, z tą maksem z tej bazy. No i z perspektywy intraday, to co wspomniałem, no ja bym mimo wszystko chciał zobaczyć próbę poszukania stop lossów, czyli na zasadzie coś próby wybicia z jakiejś intradayowej flagi, poszukanie tej płynności i ewentualnie odrzucenie. I tutaj, tak jak mówię, no gdzieś tam z tym funtem się zmierzę raz jeszcze. I to byłoby dla mnie ewentualnie być może tego typu rozwiązanie. Natomiast byki z perspektywy intraday, jeśli ktoś wierzy w kontynuację na funcie i chciałby podejść pod tego funta z perspektywy intraday, to na razie piątkowa konsolidacja tutaj. $22.30 ewentualnie pod podejście. No właśnie, Arek, ja pamiętam, że my rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, mając spotkania i sprawdzaliśmy sobie tego funta. Ja pamiętam właśnie, że ten funt nam już się nie sprawił w zeszłym roku, jeśli dobrze kojarzę. Także tak bym tego funta ewentualnie widział z perspektywy intraday, czyli nieudany atak na górę z perspektywy shortów, longi w okolicach 22.30. Oczywiście jeśli ta konsolidacja zostanie wybita, to jej retest, czyli na zasadzie jeśli tego byki nie wybronią, spadniemy niżej, to retest od spodu wtedy wiązałby się z próbą podejścia pod shorty, bo prawdopodobnie nie mielibyśmy szukania płynności na górze ewentualnie. Dolar z jenem, no nie było retestu linii. Jeśli pamiętacie, rozmawialiśmy o reteście i możliwych shortach. Tutaj szukałem poziomów, z których ewentualnie moglibyśmy się tutaj z tym retestem zmierzyć. Do tego nie doszło. Natomiast to miejsce, w którym jesteśmy, jest no, dość znaczące, bo to jest kwestia tego ostatniego miejsca słabości. To jest kwestia tego miejsca, takiego intraday słabego miejsca, z tą obroną i wyjściem do góry. W związku z czym próba tutaj budowania jakiegoś dolnego cienia rzeczywiście z perspektywy kupujących jakby ma szansę powodzenia. Teraz nie wiem, jak to będzie z tym dolarem z jenem wyglądało, no bo kwestie budżetowe, kwestie nowego roku finansowego, jeśli chodzi o Japonię, czyli nowe rozdanie generalnie na jenie, na samym początku, Robercie.
Z jednej strony, biorąc pod uwagę całą sytuację, biorąc pod uwagę, że z perspektywy indeksu, to o czym rozmawialiśmy, spojrzenie na sytuację na indeksie, która miała miejsce, na indeksach, na Dow Jonesie, która miała miejsce 28-32, może być rozwiązaniem. W związku z tym, no, mimo wszystko negatywny scenariusz, czyli pytanie, czy jen będzie wracał do domu. Z drugiej strony, oczywiście koronawirus i wypowiedzi przedstawicieli Bank of Japan, że będą kupią nowe drukarki i jeszcze zwiększą drukowanie. I teraz kwestia, zobaczcie, nie wiem, czy śledzicie, a mianowicie nagle w Tokio największy od początku przyrost nowych case'ów. I to w momencie, kiedy już wiadomo, że olimpiady nie będzie, tak? Wszystko było trzymane gdzieś tam na jakimś niskim poziomie. To taka moja spiskowa teoria dziejów. Mam nadzieję, że no, znaczy, nie, no, wierzę, że właśnie to było zaniżane specjalnie. Nagle to wyrastają nam case'y w Japonii, jak w Tokio, zwłaszcza delikatnie mówiąc, oczywiście nie są to jeszcze na razie liczby przybliżone do europejskich albo amerykańskich, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i pytanie o powrót tego jena do domu, bo z jednej strony przy negatywnym sentymencie teoretycznie powinien zyskiwać na wartości, z drugiej strony no brak tej olimpiady rzeczywiście, której, bo tu nie oszukujmy się, nie sama olimpiada, tylko cała ta otoczka przy tej olimpiadzie gdzieś tam miały odrobinę pomóc i tutaj z tej perspektywy pytanie o to, czy ta gospodarka japońska w ogóle kiedykolwiek drgnie. No i to rzeczywiście tutaj mogłoby wpływać na ewentualne osłabienie jena. Zresztą myśmy sobie rozmawiali, że z perspektywy, tutaj wykasuję parę rzeczy, z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, niestety to zostało oddane tak naprawdę. Gdyby im się tu udało wtedy wyjść górą, to rozmawialiśmy o zakresach w kierunku 120 i 122. No pytanie o to, czy obecne poziomy, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, to jest nawet lepiej widoczne tutaj z perspektywy wykresu dziennego, to ostatnie miejsce słabości i to, gdzie ta obrona teoretycznie ma miejsce, to jest również kwestia wzrostu bazy, kontynuacji. Także kilka rzeczy tutaj z perspektywy samego wykresu wpisuje się w scenariusz z możliwą próbą podbicia. Wróćmy sobie w takim razie na ten intradayowy. Jeśli rzeczywiście ktoś szukałby tutaj rozwiązań pozytywnych z perspektywy ewentualnych longów. To widzimy wyraźnie, że Azja próbuje reagować na znaczące i widoczne poziomy. Tak sobie myślę, za chwilę przejdziemy do indeksu, tak sobie myślę, że to zachowanie, z którym mieliśmy do czynienia w pewnym momencie na indeksie, a co próba kontynuacji w tej chwili, czyli całe to odrobienie tych strat, biorąc pod uwagę, zresztą Trump ma dzisiaj wywiad i ja myślę, że warto tam zwrócić uwagę na to, o czym on tam będzie mówił, ale tak delikatne światełko w tunelu, jeśli chodzi o Europę, takie lekkie ocieplenie, jeśli chodzi o tą całą sytuację związaną z koronawirusem, rzeczywiście może pobudzić, bo wiecie, no, kasy wpompowali, więc jest za co kupować, a no, mogłoby ewentualnie pchnąć te jeszcze indeksy do góry. Z drugiej strony Wall Street Journal napisał, albo Wall Street Journal, albo New York, Wall Street Journal chyba, weekendowy, napisał, że nowy rynek byka się rozpoczyna, bo od dna odjechaliśmy 20%. Oczywiście cały Twitter wyśmiał ten artykuł, natomiast no, musimy pamiętać, jak rynki wyglądały po 2008 roku, a teraz tej kasy dostały jeszcze więcej. Tyle tylko, że dalej stoję na stanowisku, że ta kasa, zresztą to, o czym wspomniałem na początku, ta kasa, to wszystko jest źle w ramach paniki, w ramach nerwów, w ramach tego, że to jest rok wyborczy.
to zwłaszcza jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to według mnie te wszystkie działania nie są ukierunkowane właściwie, tak? I ta kasa jest trwoniona na prawo i lewo, ale być może, no mając z tyłu głowy, że prawdopodobnie, zresztą biorąc też ostatnie wypowiedzi, którymi gdzieś tam no, trochę się kompromituje Trump, to być może to jest kwestia gdzieś tam z tyłu głowy posiadania tego, że informacji gdzieś tam jakieś, że te wybory będzie ciężko wygrać, to w tej chwili koronawirus otwiera wszystkie drzwi, tak jak wspominaliśmy, więc być może teraz chodzi o co innego. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żeby dłużej nie gdybać na temat tego koronawirusa, to już popatrzmy na sam wykres, jeśli chodzi o Nasdaq. Z perspektywy wykresu miesięcznego, no próbujemy budować dolny cień. Jeśli udałoby się wrócić i zamknąć powyżej 8000 jutro, to rzeczywiście na koniec miesiąca można byłoby mówić o obronie tego miejsca, z którego tutaj na ostatnie maksy wychodziliśmy, biorąc ten dolny cień za jakąś tam paniczną wyprzedaż i rzeczywiście tu próba wzrostów teoretycznie mogłaby na Nasdaqu mieć miejsce. Jedna rzecz, która będzie lepiej chyba widoczna na tygodniowym, bo jakby no ja nie jestem za tym wzrostowym scenariuszem w chwili obecnej, a jedyna rzecz, która tutaj będzie chyba tak, by trzeba było zrobić, to jest kwestia ewentualnie retestu lepiej widać, jak jest tylko po kasowym. Obecne zachowanie i to do mnie jakby przemawia, tak? Obecne zachowanie to nic innego jak retest przebitej linii trendu. Oczywiście sytuacja może wyglądać bardzo podobnie, jak wyglądała w tym miejscu i to, o czym żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali, że jeśli poruszamy się do góry, możemy sobie wyrysować linię, następuje próba przełamania z szybkim powrotem, to oczywiście ostatnie maksy są zagrożone. I przy tym podejściu, ja tym ostatnio mówiłem, że mnie osobiście jakby pełna manipulacja wyborcza ewentualnie, tak, bo środki już są, tak, środki już sobie załatwili, tam 6 trylionów w sumie, środki sobie załatwili, to jeśli rzeczywiście doszłoby do zamknięcia powyżej tej linii, no to wiązałoby się z tym, że retest tych maksów i 10 tysięcy na Nasdaqu na przykład, teoretycznie, a dlaczego nie? Tak? Natomiast oczywiście dopóki jesteśmy pod tą linią, to te 8 tysięcy według mnie jest takim poziomem zaporowym, tam jedna czy druga próba podejścia na pewno będzie miała miejsce. No i z perspektywy wykresu dziennego, to jest kwestia walki z tą wybitą konsolidacją, która próbowano tutaj jakby ratować, albo ewentualnie rozszerzając to, biorąc pod uwagę bez tych stopów, biorąc pod uwagę te zasięgi, ok, no to najpierw reagowaliśmy przy powrocie w okolicach 50%. Oczywiście próba walki z taką ilością kasy wiąże się z tym, że tak jak mówię, to według mnie te 8 tysięcy tu będzie kwestia zasadnicza, 8100 na Nasdaqu, jeśli rzeczywiście doszłoby do zamknięcia, to później mamy kolejną wybitą. Wtedy mówilibyśmy już o 8500, no ale jak bylibyśmy już na 8500, to oczywiście nie odmówiliby sobie 8800. Jeśli nie odmówiliby sobie 8800, to 9100. Jeśli 9100 by sobie nie odmówili, to 9400 i tymi schodkami dojechalibyśmy do góry.
Ewentualny powrót, bo jest jeszcze jakby jedna rzecz, która tutaj z perspektywy ewentualnie mierzenia FIBO, tak, no to 50% byłoby powyżej 8 tysięcy, bo wtedy mówilibyśmy właśnie o tej małej konsolidacji, która została wybita i o tym urwaniu tutaj, no i to by było w okolicach 50% FIBO, tak. To jestem w stanie sobie to wyobrazić, tyle tylko, że z perspektywy wykresu tygodniowego, bo linię, którą mamy wyrysowaną z tygodniowego, musiałoby być domknięcie jakimś górnym cieniem, odrzuceniem, tak, żeby niedźwiedzie jeszcze na tych poziomach, stając do walki, musiałyby sprowadzić ceny znacznie, znacznie niżej. Natomiast na dzień dzisiejszy z perspektywy intraday, myślę, że warto poczekać na otwarcie za oceanem. I generalnie rzecz biorąc, jeśli przypatrzymy się, tak próbowałem na różne sposoby sobie ogarnąć ten wykres. Jeśli założymy, że tutaj to była kwestia konsolidacji, z której była próba wyjścia górą, ostatnia próba to była próba zejścia dołem, powrót do tej konsolidacji, wyjście górą, to tak naprawdę 50% tutaj nie było przetestowane. Ale to, co mnie osobiście, i w tym wypadku mówimy o okolicach 7250, 7200, ale to, co mnie osobiście bardziej się podoba, i to jest lepiej widoczne na dziennym, to jest ten over-under tutaj 6950 i to nie było testowane. W związku z czym ewentualnie tego typu rozwiązań bym się spodziewał. Z perspektywy intraday 8000, 8100 do obserwacji z perspektywy krótkich, 7250, 7200 i 6950 z perspektywy longów, a przy bardzo agresywnej próbie podejścia musimy zrobić trochę porządków. Biorąc pod uwagę niskie otwarcie, jeśli Trump nie nawywija dzisiaj podczas tego wywiadu, który jest przed, to teoretycznie przetestowanie czwartkowych minimów, nawet z próbą poszukania stop lossów, czyli przy agresywnym podejściu okolice 7350 na zasadzie bardzo prostego podejścia, cały ten ruch, który zrobiliśmy, podbicie, poprawka 7350, no ale z 7350 do 7250 jest bardzo blisko, a ja bym preferował mimo wszystko 7250 i 7200. Omówiliśmy od miesięcznego aż do intraday, jeśli chodzi o te pary. Wszystkie żeśmy od A do Z omówili. Funt z jenem w ramach tego, co żeśmy o czym żeśmy sobie rozmawiali. Z perspektywy tutaj wykresu 4-godzinowego, czy to będzie 4 godziny, jakikolwiek intraday, to bardzo podobnie, nie zdziwię się, jeśli tutaj, tak jak na kablu, że spodziewam się podbicia, to spodziewam się tutaj być może nadbicia piątkowych maksów, bo tutaj ewentualnie jest przestrzeń, ale tak jak wspomniałem, 134,50, 135,50, to jest przestrzeń dla mnie do próby podejścia pod krótką stronę rynku na funcie z jenem.
eurofunt. Te dane o inflacji z strefy euro są trochę słabe, natomiast sam eurofunt, jeśli ktoś spojrzał w weekend na profil na TradingView, to też z perspektywy intraday jakby wygląda, że jest szansa na ewentualne podbicie, biorąc pod uwagę miejsce, do którego dojechaliśmy. Natomiast jeśli ktoś lubi eurofunta do spodu, ja myślę, że trzeba poczekać na wybicie tej konsoli, czyli ewentualnie tutaj wyrysowanie jakiejś flagi z kontynuacją, a później ewentualnie retest 89 i kontynuacja do spodu w kierunku 86,75, jeśli chodzi o eurofunta. Natomiast na ten moment, biorąc pod uwagę tą lewą stronę tutaj, którą mamy, to tu bym się spodziewał próby podejścia wyżej i przetestowania 90, 50, 90-80 jako pierwszy cel na eurofuncie. No, na funcie to według mnie jest kwestia tego, co przed chwilą rysowałem, także jeśli to jest ewentualna flaga, to próba wybicia, no ja bym chciał zobaczyć tutaj, że nie dają rady, bo z perspektywy longów to 22,30 ewentualnie, tak, to o czym żeśmy rozmawiali wcześniej, natomiast ja jakby ten funt gdzieś tam, ale to tylko i wyłącznie akurat o funcie, to o czym mówiłem na samym początku, muszę się w nim zmierzyć raz jeszcze. Mnie osobiście jest bliżej do dolara na ten moment w dalszym ciągu. I tak jak mówię, no sytuacja z piątku, zrzucam na garb domknięcia miesiąca na spocie. Natomiast rysowanie świeczek tych z długiego terminu będzie miało miejsce dzisiaj, jutro. Zobaczymy, czy tak ja to widzę. Natomiast tak jak mówię, kupno według mnie nie wcześniej niż 22,30. Bardzo podobnie sytuacja na ETK-u, bo tam się spodziewam nadbicia nocnych maksów. Na bazie tego, o czym żeśmy sobie rozmawiali, że rynek najzwyczajniej w świecie poszuka płynności i dojedzie do miejsca, do którego tutaj w ramach tej całej szerokiej podaży powinien dojechać, czyli też zrobi to w taki sposób. Może nawet przez pryzmat otwarcia roku. Dolar z jenem, to co ja bym zrobił, ale to na czas sesji, w Nowym Jorku najprawdopodobniej i myślę, że jeśli ten scenariusz będzie miał być realizowany, to będzie realizowany od razu na początku Nowego Jorku. Już tłumaczę, o co chodzi. Z dziennego wiemy, gdzie jesteśmy, tak? W okolicach ostatniego miejsca słabości. Kwestia dopasowania wejścia i tutaj z tej perspektywy, jak popatrzymy na tą kwestię ewentualnie związaną z tym dolnym swingiem tutaj, to tutaj można się pokusić o nazwanie tego próbą dokończenia biznesu. 106,92 ewentualnie mogłoby być próbą podejścia pod longi, gdzie ten stop rzeczywiście z tej perspektywy plus miejsce, gdzie jesteśmy z wyższego horyzontu czasowego, bo tutaj to będzie miało znaczenie, mogłoby być teoretycznie rozwiązaniem, plus mogłoby to być również potraktowane jako retest wybicia z tego spadkowego kanału i próba ewentualnych wzrostów, zwłaszcza, że to podejście tutaj no jakby jest w ramach tego całego spadku, który widzieliśmy największym na ten moment. I na koniec też bodajże pojawiło się na TradingView,
A na koniec USDPLN. Dla przypomnienia, bo testujemy poziomy. Warte odnotowania. Jakby z perspektywy i dziennego, i tygodniowego poziomy w okolicach 4 zł teoretycznie powinny być bronione. W związku z czym próba podejścia między 4 a 3,95 mogłaby być rozwiązaniem. Jedno, co mnie się osobiście nie podoba z perspektywy tego wykresu dziennego na bazie wczorajszego edukacyjnego flesza, to ten poziom 4,20 tu mógłby być problem. A kolejny oczywiście będzie w okolicach maksów, czyli mówimy o okolicach 4,30. Natomiast już jakby uporanie się z tymi poziomami, to ja myślę, że zmierzenie tego w ten sposób nie będzie niczym nieprawidłowym. W okolicach 4,60, a w ramach jakiejś histerii, paniki, nie wykluczałbym psychologicznej piątki, że zobaczymy. Sytuacja ulegnie zmianie, jeśli na przykład na tygodniowym domkniemy pod 3,95, to rzeczywiście sytuacja może ulec zmianie. Czy są pytania? Ja myślę, że z perspektywy tego, jaki okres mamy, plus z perspektywy tego, jaką zmienność mamy, plus z perspektywy no gdzieś tam na niektórych krosach braku płynności, ja myślę, że skupienie się na głównych typu EDEK, dolar jen, funt, eurofunt, złoto, myślę, że te główne rzeczy i tak jest ich ilość wystarczająca do obserwacji, że jakby kwestia rozdrabniania się niekoniecznie musi być pozytywnie, może być dla nas pozytywna. Tak jak mówię, koniec kwartału, koniec miesiąca to jest flow. Jakby te okresy rządzą się swoimi prawami. Znaczy ja myślę, że jeśli zostanie źle odebrane przez rynek, to myślę, że znaczy inaczej. Musi się zamknąć tydzień pod 3,95, żeby można powiedzieć, że zmieniamy coś na USDPL, nie? O tak się wyrażę. Może jakiś spike w dół, ale to tylko właśnie w okolice poziomów, przepraszam, w okolice poziomów, na których można byłoby się ewentualnie zastanowić nad longami. Tak bym to widział. Ale zawsze to powtarzam, że warto samemu jeszcze popatrzeć, warto samemu wnioski wyciągnąć, bo o funcie w czwartek też byłem przekonany, a jeszcze do dzisiaj odczuwam skutki tego knockdownu. Także podsumowując, jeśli nie ma więcej pytań, podsumowując, tak jak mówię, główne pary, warto zwrócić uwagę, odrzucenie albo inaczej, nieudane wyjście na nowe maksy na ETK-u, czyli okolice 11,55, no 1,12 otwarcie miesiąca, odrzucenie tych poziomów, to dla mnie to jest ustawka pod short z pierwszym celem w okolicach 10,20, z drugim celem w okolicach 8,20. Potencjalnie kupujący będą próbowali bronić psychologicznego poziomu 1,10 oczywiście.
Natomiast bardziej mi pasuje ewentualnie do obrony over-under w okolicach 1,08. A to, o czym powiedziałem na samym początku, jeszcze na ten moment jest mi bliżej do dolara, tak? Bardzo podobnie z funtem, nadbicie maksów i odrzucenie, czyli retest okolic 25 z hakiem, odrzucenie to też dla mnie pod shorta. Tutaj sytuacja z kupującymi w okolicach 22,30 i później psychologiczny poziom 1,20 to jakby kwestia naturalna. Z perspektywy dolara z jenem, obserwacja 106,90 z perspektywy ewentualnych longów. Shorty albo na znaczącym podbiciu w kierunku 110, albo po przełamaniu tych poziomów związanych z wykresem dziennym, bo przypominam, że mówimy o tym ostatnim miejscu słabości, które jest w chwili obecnej bronione. Przełamanie tych poziomów ma szansę otworzyć drogę do tych minimów w okolicach 105,50 ponownie. Złoto. Albo podbicie w okolice 16,36 na bazie tego, o czym rozmawialiśmy z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Należy pamiętać, że złoto może być bronione w okolicach 15,90, a złamanie tych poziomów teoretycznie ma szansę otworzyć drogę do 15,20, 15,15 otwarcie roku, a złamanie otwarcie roku 12,50. No ale to mówimy z perspektywy intraday, to tutaj próba podejścia pod krótkie w okolicach 16,35, 16,45 z pierwszym celem w okolicach 15,90, 15,80. Możemy zobaczyć jeszcze DAX-a, jeśli ktoś obserwuje. No zobaczymy, bo Trump już powiedział, że spodziewa się piku za 2 tygodnie. Ja myślę, że wiele błędów Trump popełni i to myślę, że one go, jeśli się sytuacja pogorszy, to myślę, że to będą te rzeczy, które będą go kosztowały drugą kadencję. Dlatego ja mówię, ja nie spodziewam się, że my mamy już dołki na indeksach na ten moment, no chyba, że z tą linią powalcząc z tygodniowego, o której mówiliśmy na przykład na Nasdaqu. A jeśli chodzi o DAX-a z perspektywy intraday, to myślę, że trzeba popracować, chociaż tu już próbuję odjeżdżać, trzeba popracować z tą konsolidacją. I teraz shorty by chciały zobaczyć nadbicie. To, co zrobiliśmy na początku tutaj na DAX-ie, tak? Z szybkim powrotem, retest, na ten moment over-under, próba podbicia, tak? 50% było przetestowane, odrzucenie over-under, zobaczymy, czy się uporają. Natomiast tak w miarę bezpiecznie nieudana próba wyjścia górą. A biorąc pod uwagę, że jest delikatnie ta szansa na ocieplenie, to zobaczenie 10 tysięcy na DAX-ie nie jest wykluczone, tak? I ewentualnie z 3 cele wtedy, powrót do 50%, czyli 9700, 89800. Drugi cel, dolne ograniczenie, 9450, a później odmierzenie całej konsolidacji dawałoby nam okolice 8850. Ja myślę, że tutaj trzeba jedna rzecz obserwować, właśnie wydarzenia w Stanach. Teraz musimy tak z Europy przenieść jakby kwestie związane z obserwacją nowych przypadków. Musimy obserwować USA, to jest rzecz numer jeden. No i rzecz numer dwa to jest kwestia środa ADP, czwartek cotygodniowe wnioski, piątek non-farm payrolls. Tyle tylko, że nie wiem, czy ten non-farm payrolls już będzie tak naprawdę odzwierciedlał rzeczywiście sytuację, w związku z czym te czwartkowe z zeszłego tygodnia ten odczyt był fatalny, bo jeśli pamiętacie, ja wspominałem, że nie zdziwię się, jeśli on będzie w okolicach tam miliona czy 1,5 miliona, że go tak zmanipulują. No i tak też generalnie rzecz biorąc
z wieloma gdzieś tam swoimi znajomymi też jeszcze na ten temat dyskutowaliśmy. I powiem tak, że konkluzja była taka, że te 3 miliony to było wydrukowane, bo tak naprawdę pewnie było z 6. Kto wie. W każdym razie, słuchajcie, sytuacja, jaką mamy, no nie sprzyja jakimś super spędzaniu czasu na zewnątrz. Mnóstwo czasu do tego, żeby powtórzyć pewne rzeczy, przeczytać coś nowego, doedukować się, powtórzyć coś, zrobić powtórki, przejrzeć strategię, potestować nowe strategie po 100 razy. Mamy idealny moment teraz, tak? Bo w ramach jakby tego dystansowania się, tak, socjalnego, social distance. Słuchajcie, to nie jest tak, i tu miałem w weekend rozmowę ze znajomym, taką dość z dobrym, bardzo dobrym znajomym. W każdym razie to nie chodzi o to, że a mi nic się nie stanie, to ja sobie mogę wyjść, bo to nie o nas chodzi. Widziałem taką fajną, bo wam chyba wspominałem, taką fajną prezentację, że tak naprawdę wychodząc, jesteśmy odpowiedzialni za 57 tysięcy osób. To nie chodzi o to, czy ty zachorujesz, czy nie. Trochę więcej odpowiedzialności, to jest rzecz numer jeden. Druga rzecz to jest taka, bo znowu z tym, że musimy sobie zdawać sprawę, że no tak mnie się wydaje, przynajmniej ja do tego dość poważnie poszedłem, a przynajmniej tutaj, gdzie jestem, a być może, że u nas w Polsce to wygląda trochę inaczej. Natomiast ja tutaj muszę przyznać szczerze, że mija 45 dni w tej chwili, boli mnie wszystko, łącznie z 4 literami. Natomiast ja byłem 4 razy w sklepie. No powiedzmy, że początek, tam połowa lutego, to jeszcze jak o 6 rano się ogarnąłem i wyszedłem na spacer, gdzie nikogo nie było, to było w porządku. Ale tak prawdę powiedziawszy, to pominijmy tam tą końcówkę lutego, no to 30 dni, 4 razy w sklepie. Okej. Słuchajcie, życzę wam wytrwałości. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Jeśli nie ma więcej pytań, to ode mnie to tyle. Było mi jak zwykle bardzo miło spotkać się z wami. Wielkie dzięki. Pamiętajcie o profilu naszym na TradingView. Pamiętajcie o grupie na Facebooku. Pamiętajcie o kanale na YouTubie. Wszystkiego dobrego. I jedziemy, ciągniemy ten wózek. Nowy kwartał, nowy miesiąc, nowe wyzwania. Wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce, tak jak mówię, no, czy na kanale, czy na TradingView, w miarę regularnie to się odbywa. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.